Siódma edycja turnieju o Puchar Prezesa ma dla mnie wymiar szczególny. Jest to ostatnia edycja, której patronuję w jakimś sensie jako wiceprezes, jako osoba, która powołała ten turniej do życia. Ale oczywiście tego typu przedsięwzięcia mogą się udać tylko wtedy, kiedy pracuje na to cały zespół, a nie jeden człowiek. I to jest właśnie naczelna zasada Intercars. Z roku na rok po prostu poziom sportowy tego turnieju jest coraz wyższy, co mnie bardzo niezmiernie cieszy. Turniej Intercarsu jest jednym z nielicznych, gdzie spoglądając na rozgrywki, po 10 minutach można stwierdzić, że występują tutaj zawodnicy z przeszłością piłkarską, nieważne na jakim szczeblu, bo to może być czwarta liga, liga okręgowa i tak dalej, ale to nie są zawodnicy z przypadku. Faworytem tego turnieju chyba jak co roku jest zespół z Rumunii, który gra typowo futsalowy futbol. Winning 5 consecutive time, it was a great joy for us. I want to congratulate all the people which are involved in this tournament. I want to congratulate the guys from Croatia. We made a great match on the final. To fantastyczne wydarzenie, świetnie być częścią tego, świetnie patrzeć z jakim zapałem wszyscy się przygotowują i walczą tutaj. No i przede wszystkim przy tym się świetnie bawią. To jest moje marzenie, żeby to powtórzyć w tej skali, jaką Intercars jest teraz, bo ta rywalizacja chyba zawsze jest w naszym DNA, w DNA firmy.